iPhone 15 Pro kontra Xiaomi 13T Pro. Dość trudne nazwy, dziwne nazwy, ale prawdziwe. Szeroki kąt. Jesteśmy w parku. Słońca już może nie ma takiego najpiękniejszego, ale jeszcze jest. Jak tam stabilizacja? W którym jest lepsza? Dajcie znać w komentarzu. Gdybyś chciał vlogować z tych smartfonów, tak to będzie wyglądać. Vlogowanie z obydwu. Audio. Definitywnie Xiaomi ma piękne wbudowane mikrofony. Mikrofony ma mega doprute. Przynajmniej no, z tego co słyszałem przez głośniki smartfona w postprodukcji, to zobaczymy co tam będzie wyglądało. Ale w szerokim kącie czerwieni troszeczkę, kwiaty dla mnie nie trzeba było. Proszę bardzo. Autofokus, czy jest dostępny? W iPhone'ie jest, w Xiaomi nie ma. A co daje taki autofokus? O, może urwiemy. Aj, róża, to nie urwiemy. Może urwiemy, no no. Liścia, dawaj liścia. Już ci prezentuję. W iPhone'ie, czy widzisz te detale? W Xiaomi rozmazane, prawda? Że rozmazane. W iPhone'ie tło jest rozmazane. A w Xiaomi produkt jest rozmazany. A tło jest ostre. No właśnie. I w ten sposób to działa. Tak, proszę Państwa. Ale w głównym obiektywie to wszystko jest w porządku. W głównym obiektywie jest autofokus, blurowanie, bo głębsze jest w iPhone'ie, to widzimy. Ja komentuję to, co widzę na smartfonie, pamiętajmy. Definitywnie głębsze jest. I teraz telefoto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 razy maksymalnie. A w iPhone'ie 9. To zejdźmy w Xiaomi do 9. Kto nagrywa lepiej? Gdzie jest lepsza rozdzielczość? iPhone robi robotę, jak można byłoby powiedzieć, tak. No, iPhone to jest król. Więc tutaj jeszcze brakuje. Software, hardware. A cena to też przecież. Trzeba sporo dopłacić. Prawie drugie tyle. Więc troszeczkę taki nieuczciwy ten test jest z dwa razy droższym sprzętem. No ale widzicie, jak technologia już poszła. Pięknie to wygląda. I również pięknie to wygląda. Jeszcze zrobię zdjęcie. Bach? I bach. Nie wiem, czy zrobiło się to zdjęcie, czy nie. iPhone nie mignie ekranem, że zrobiło się zdjęcie, więc troszkę to dziwne. W iPhone'ie 4K 60, no dla celów tego wideo jest 30, w Xiaomi Full HD 30, no niestety. I dużo węższy kąt, mimo Full HD nawet jest dużo węższy. Zobaczcie, jak szeroki jest tutaj kąt. No i oczywiście autofokus. W iPhone'ie szczegóły widać, prawda? Nie widać. Widać? Nie widać. Bo nie ma autofokusu w Xiaomi. W przedniej kamerze. I tak to wygląda. Czy potrzebujesz na autofokus w przedniej kamerze? Ja akurat potrzebuję, ale czy ty potrzebujesz? To już musisz sobie zadać pytanie. Nie. No właśnie. Okej, ale konkluzja jest taka, że Xiaomi to jest bardziej smartfon gamingowy moim zdaniem niż foto. Foto też ma piękne jako dodatek, ale to jest jednak gaming. 144 Hz, jest ciężki, dobrze chłodzi, mocny procesor, gra. No, ciężkich smartfonów nie robi się do jako. Chociaż jak kupisz sobie najnowszy obiektyw od Sony, to też ciężki jest. Optyka waży. Zdjęcia. I tutaj blurowanie na iPhone'ie jest dość słabe. Pamiętajmy, że wszystkie zdjęcia były robione
z automatu na standardowych ustawieniach i zobaczmy, ile jest szumu tutaj. No, no dość dużo szumu i mało bluru, za to obiekt w miarę ostry. W Xiaomi jest na odwrót, bardzo dużo bluru, bardzo mało szumu, no ale tego bluru może troszeczkę nawet za dużo. Oba nie wyszły jakoś najlepiej. Tu znowu dużo szumu, a w Xiaomi, no tak jak widzicie, raz bluruje na kwiatku, raz nie, to trzeba sobie dobrze ustawić. Szczerze, to który wolelibyście? Ja osobiście ten z blurowaniem fajnie mi podchodzi, aczkolwiek to blurowanie wychodzi na kwiatek. No, ale ten szum, ani jeden, ani drugi nie jest jakoś tak, szału nie robi. To jednak jest to telefon, a nie aparat profesjonalny. Selfiaczki, no widzisz, jak strzelisz w iPhone'ie, to robisz się stary. Broda ci rośnie, koszulka ci się zmienia. No ja akurat nie mam dwóch takich samych, no ale rozumiesz. Oba fajnie selfiaczki i to nie jest zdjęcie portretowe, tylko zwykłe, bez blurowania, więc kontynuujemy. A kontynuujemy do landscape'u, czyli do jakichś budynków. Zobaczcie, jak narzucony jest tutaj Xiaomi. Błysk, no może akurat chmura była i tutaj na iPhone'ie tego błysku. Jeszcze pod troszkę innym kątem, widzicie? Jednak jest to. Zrobimy zooma, jeszcze większego zooma. Tutaj moim zdaniem jednak iPhone'ik wygrywa, ale może kwiaty. Kwiaty dla pana. I znowu tutaj iPhone'ik. O, teraz blurowanie mi wyszło. Ja nie wiem, ten automat albo bluruje, albo nie. Tak to wygląda. Znowu tutaj w Xiaomi bardzo dużo szumu. Jednak iPhone tutaj zmiażdżył Xiaomi, jeśli chodzi o to dokładne zdjęcie. A co znowu z jakimiś landscape'ami? Tutaj bardziej żółte tym razem w iPhone'ie. Ciężko powiedzieć, które jest bardziej naturalne. Te zdjęcia są tak podobne siebie i z szerokiego kątu walimy. Bardzo podobne zdjęcia, troszeczkę ciemniejsze na Xiaomi. Tutaj patrząc na chmury. Ale w sumie, no kropka w kropkę. Jakby nie było tego napisu, to byś nie wiedział, z którego jest to robione zdjęcie. Tutaj będziemy mieli bardzo dużą różnicę. Zobaczcie, ile jest szczegółów na iPhone'ie. Zbliżając się do tego, już nawet patrząc na chodnik, ale zbliżając się do dzwonu, zobaczcie, widzicie tu każdą tutaj niedoskonałość, czyli brudne tutaj jest, tutaj gdzieś ptaszki osmyrały, a na Xiaomi wygładzone wszystko. Zobacz, jaka jest różnica. I iPhone tutaj pięknie pokazał, jak no, no gigantyczna różnica. iPhone jednak, co ten Xiaomi tak tutaj to wszystko rozmył, chodnik również rozmyty jest, no ale no tak to wygląda. Te chmury wyglądają lepiej w iPhone. No dobrze, jakieś landscape'y, zobaczmy, landscape'y. Może drzewo. Oba pięknie. Zbyt nasycone na Xiaomi. A tutaj znowu Xiaomi lepiej zrobił zdjęcie, znaczy lepiej, no jaśniejsze jest zdjęcie, ja wolę jaśniejsze zdjęcie. Widzę więcej detali. To, że zdjęcie jest jaśniejsze, nie znaczy, że jest lepsze. To jest też fakt. Oba w porządku. Okay, zooma zrobimy. I tutaj zobaczcie, jak podobny jest zoom. Piękny zoom na Xiaomi. Ale to wygląda. Ten zoom tutaj robi robotę. No i tu już idziemy w... Okay, jeszcze jest jedna opcja w iPhone'ie. Tutaj jest jeszcze optyczny, ale już cyfrowy. No jednak iPhone ma lepszy ten cyfrowy zoom. Pamiętajmy, że Xiaomi jest połowę tańszy. Pamiętajmy o tym. Zobaczcie. Te zdjęcia są... Jakby nie było tego napisu, to byś nie wiedział, który jest który. Okej, okay, tych detali nie ma tyle trawa, co w iPhone'ie. I jest dość szerszy kąt. Widzimy, że tutaj tego bloku i ten blok jest tutaj troszkę zniekształcony. Ten kąt jest sporo, sporo szerszy. Ale są tak blisko siebie, że to jest szok. Nie będziemy się powtarzać z tymi zdjęciami. Zdjęcie w nocy. Również bardzo podobne, tu jakieś flary się porobiły w iPhone'ie. I zobaczcie, tak powinno wyglądać zdjęcie w Xiaomi i w rzeczywistości. Tak to w rzeczywistości wyglądało. Okej, może ten żółty w środku nie był taki żółty. Gdybym ten biały wziął z iPhone'a i wrzucił tutaj do środka, to zdjęcie byłoby idealne. A tak to Xiaomi tutaj przerzucił nam środek, ale tą trawę, te drzewa było widać. A iPhone całkowicie to wyciął czarne. Sony zrobił tak samo. Wyciął czarne. Także ani jeden, ani drugi nie zrobił poprawnie
tym miejscu zdjęcia. Jeśli chodzi o ratusz, proszę bardzo, ratusz w Rzeszowie, to jest telefoto, tu jest normalny. Dość mocno purpurowy, tutaj taki aż pod róż podchodzi w Xiaomi. I szczerze to nie pamiętam dokładnie, jaki tam był kolor, nie przypominam sobie, czy był ten róż, czy go nie było. No i tu mamy takie dość bliżej zdjęcie, jaśniejsze troszeczkę foto, jak widzimy więcej na dachu ratusza. Zooma, mamy tutaj zooma, nie mamy zooma, no to lecimy dalej. Kładka i tutaj bardzo podobnie, nawet bardzo, bardzo. I nasz ulubiony sklep, Biedroneczka. Jednak iPhone zrobił robotę. Ta kostka tutaj jest dość mocno taka rozmazana. Może ja to szybko robiłem zdjęcia, wiesz, to szybko, szybko. Bo starsza pani się pyta, a po co panu zdjęcie Biedronki? Proszę pani, to jest wyższa technologia. Aha. Ja pana zgłoszę na policję, pan chyba chce ją okraść. Tak, proszę panią, tak, tak. Z bułek kajzerek i selfiaczki, ale jako amator nie wcisnąłem typu portretowego, no i to tak, oba wyglądają fajnie. Portretówka w Xiaomi. Grubo. Tutaj są te różnice. Są te różnice, jeśli podchodzimy i robimy z automatu, pamiętajmy, makro, gdyż iPhone raz zrobi ten blur, raz nie. Ale jest to kwestia oprogramowania. Pewnie zaraz wyjdzie nowa aktualizacja i to zostanie rozwiązane. Za to Xiaomi z tym blurem troszeczkę przesadza, bo jak widzimy tutaj te kontury, tutaj są rozmazane, rozdwojone nawet są. Czy widać tutaj kropelki wody? I na jednym widać, i na drugim widać. Oba zdjęcia nie są doskonałe, daleko im do doskonałości. Konkluzja? Jeśli szukasz smartfonu do wideo, iPhone. Do zdjęć, Sony. A Xiaomi? Po trochu tego. Wyjdzie nowa aktualizacja, naprawią różne błędy i będzie. Pamiętajmy, że to są super nowości, bardzo świeży firmware i to zostanie w ciągu roku wielokrotnie zaktualizowane. Pozdrawiam i polecam.